Piękna pogoda. Kiedy pierwszy termin miał się pojawić, pamiętacie, to była ta feralna pogoda, która zalała nam po Polski. Dzisiaj na szczęście mamy piękną pogodę. Wspaniałe występy uzdolnionych wykonawców, doskonałych instruktorów. Także, szanowni Państwo, brawo Franklinów za tak wielkie przygotowanie. Bo to właśnie widać w Was tą chęć wzajemnej działalności. Tego, co słyszę, że teraz wystąpi teatrzyk jeszcze osób dorosłych. Naprawdę świetne wydarzenie. Może napomnę, że to częściowa kwota całej inwestycji, która za Państwem jest przekazana, ponieważ cała wynosiła ponad 200 tysięcy złotych. To jeszcze podpisywał Piotr Kuroszy, kiedy startowaliśmy. Ja odbierałem już wówczas tą inwestycję. Natomiast to jest plac zabaw, ale również jest piwiata rowerowa razem z całym sprzętem, ponieważ w tym miejscu również planujemy, aby przebiegał szlak rowerowy po gminie Ostrów Wielkopolski, żebyście Państwo też byli w jakiejś formie wciągnięci w całość tego przebiegu kulturalno-turystycznego, ponieważ planujemy taki szlak przeprowadzić na całość naszej gminy, który będzie miał być ponad 100 km. I w związku z czym te nasze odnogi, takie istotne, gdzie będzie można przyjechać, poczekać, odpocząć właśnie w takim miejscu zrewitalizowanym, jak to ma służyć naszym mieszkańcom, jak i gościom, którzy będą w naszej gminie przybywali. Dlatego dziękuję Państwu za tą świetną uroczystość, za to wspaniałe przedstawienie, bo myślę, że to wasz wkład i ta chęć wzajemnej współpracy tworzy właśnie Franklinowi takie społeczności jak wasza miejscowość. Dziękuję bardzo, życzę udanej imprezy.